czwartek, 28 września, w czytelni Biblioteki Miejskiej na Zamku w Ostródzie. Spotkaliśmy się podczas jednego z wydarzeń należących do obchodów europejskich Dni Dziedzictwa, które obchodzone są w tym roku pod hasłem Krajobraz Dziedzictwa, Dziedzictwo Krajobrazu. No oczywiście krajobraz miasta jest bardzo ważną częścią krajobrazu dziedzictwa, ponieważ w swoim działaniu, które dotyczy rewitalizacji miasta, uznaje, iż dziedzictwo krajobrazu miejskiego jest bardzo istotne. Wziąłem pod uwagę film, który jest propagowany przez Generalnego Konserwatora Zabytków, Krajobraz mojego miasta, i uznałem, że ten właśnie film będzie dobrą inspiracją do rozpoczęcia dyskusji mieszkańców miasta na temat ważności, istotności dziedzictwa jako tego potencjału, który powinien być wykorzystywany w rozwoju miasta. Liczyłem na to, że przyjdzie na to spotkanie nie tylko spore grono mieszkańców, ale również ludzie, którzy w jakimś sensie są odpowiedzialni za kształt tego miasta i że dojdzie do konstruktywnej rozmowy na ten temat. Przybyło bardzo dużo mieszkańców jak na tego typu spotkania zamkowe i dyskusja rzeczywiście była bardzo inspirująca, natomiast nie zawsze szła w tym kierunku, jaki sobie wyobrażałem. Proszę Państwa, Ostróda w porównaniu do Olsztyna, ja tutaj przyniosłem jeszcze dla dyskutantów takie mapy rowerowe Olsztyna, w Olsztynie jest około 100 km ścieżek rowerowych, pokażę to. Proszę zwrócić uwagę, jak poprawiła się przestrzeń zrewitalizowana między Wysoką Bramą a ratuszem. Po właśnie zniszczeniu tej, weź Magda, pokaż, ile jest ścieżek w Olsztynie. Każda, to czerwone to są ścieżki, każda ulica ma po prostu taką ścieżkę rowerową. W Iławie jest 45 km ścieżek rowerowych, w Ostródzie jest 5,6, przypominam. Muława wprowadziła kartę Muławiaka. Bardzo fajną, bezpłatną komunikację miejską małymi autobusami. U nas jeżdżą ciężkie, wielkie, smrodzące autobusy po ulicy Czarnieckiego. Naprawdę jest tragedia. Będziemy o to walczyć. Będziemy to pokazywać mieszkańcom jako Stowarzyszenie Przewodników. Tyle chciałem powiedzieć na dzień dobry. Dobra. Skurzamy po prostu plac tysiąclecia. Coś by zrobili z tym placem. Ten ratusz, to ja nie wiem, to nie będzie ratusz, tylko będzie po prostu jeszcze jeden sklep. Może dom jakiś handlowy czy coś, nie ratusz. Za tym ratuszem i w ogóle jak on w ogóle nie pasuje przede wszystkim. Zgoda spontanicznie coś tam znowu w polu kładą. I co to z tego będzie? Bo wycinali drzewa. W ogóle nie pasuje ten ratusz. Fajnie byłoby w marzeniach takich, kiedy rzeczywiście urzędy by się, że tak powiem, zniżyły do plebsu i zechciały z nim porozmawiać, posłuchać i wyciągnąć z tego wnioski. Nie na zasadzie takiej, posłuchaliśmy, nam wystarczy. Fajnie, żeście sobie pogadali i dziękuję, możemy iść do domu. Tylko żeby wyciągnięto z tego wnioski, bo patrząc tutaj akurat ta moja Łódź wyciągnęła z tego wnioski i pozwolili poszczególnym dzielnicom, poszczególnym komórką, że tak powiem, infrastrukturalnym, pogadać z ludźmi i zapytać się, co oni chcą, a później dali im nawet pieniądze. Słuchajcie, macie tyle, a tyle kasy, rób ta, co chce ta. Proszę Państwa, ja przyszedłem z nadzieją na spotkanie dzisiaj, licząc, że wśród nas będzie ktoś, kto precyzyjnie, możliwie precyzyjnie na dzień dzisiejszy pokaże i powie, jak będzie wyglądał i funkcjonował wiadukt, który ma być budowane. Jest to przecież ingerencja w przestrzeń publiczną o ogromnym znaczeniu. Jak będą funkcjonowali ludzie, którzy pracują na ulicy Demokracji, jak będzie funkcjonowała ulica Tywęcka, Sienkiewicza, plac Tysiąclecia, o którym tyle było powiedziane. Już nie wspomnę o tym, że wiadukt będzie budowany póki co tylko z pieniędzy naszych, ostródzkich, 25 milionów. Na razie nie mamy żadnej deklaracji na piśmie potwierdzających, że będziemy dostaniemy jakiekolwiek dofinansowanie. A to oznacza, że dyskusja o przestrzeni publicznej, jej zmianie, jej wpływach i o tym, co się dzieje w mieście,
ona zostanie w pewien sposób trochę zatrzymana, bo taka inwestycja pochłonie ogromne pieniądze. Ja oczywiście jestem za tym, żeby jak najwięcej było ścieżek rowerowych, żeby Ostróda wykorzystała to, że ma jezioro Drwęckie, żeby były te alejki, żeby może jest to bardzo logiczne, żeby ograniczyć ruch na przykład na ulicy Mickiewicza tylko dla autobusów na przykład, ponieważ gdybym ja na przykład, ja teraz albo chodzę bardzo wolno, albo jeżdżę jako emeryt autobusami miejskimi, za darmo zresztą, no w każdym razie dla mnie to jest ważne, bo mieszkam w Waldorf, więc takie komunikacyjne ułatwienia muszą być dalej. I myślę, że warto o tym już teraz myśleć, jak będzie po tym, jak ta obwodnica odciągnie ten największy ruch. Na pewno to tak się stanie, jak mówię, w tej chwili, że i ulicą Czarneckiego ten ruch, który będzie uliczny, który będzie tą ulicą przebiegał, będzie mniej, będzie to ruch o dużo mniejszym natężeniu. Także rzeczywiście no, trzeba mieć chyba wyobraźnię, żeby usadowić się w tym mieście, które będzie już na uboczu jakby wielkiego ruchu Warszawa, Gdańsk. Ja bym może chciała powiedzieć trochę na temat placu tysiąclecia, ponieważ mieszkam na placu. No i powiem tak. W tym momencie, kiedy były ścinane drzewa, to oczywiście byliśmy wszyscy w szoku, no bo to było niesamowite. Bo myśleliśmy, że najpierw będą ścięte, okazało się, że zostały ścięte do pewnego momentu, a potem zostały ścięte. No i to było dla nas niesamowite. Ale gorsze chyba jeszcze było to, że przez jakiś czas w ogóle placem tysiąclecia nikt się nie interesował kompletnie. W tym momencie, kiedy te drzewa zostały ścięte, kiedy nic na placu się nie działo, kiedy plac budowy, ta działka, która została sprzedana inwestorowi, została ogrodzona blachami i tam zarosła sobie, po prostu plac tysiąclecia wyglądał źle. Te spotkania oczywiście jest potrzebne, bo takich spotkań wypadałoby, żeby było jak najwięcej. Natomiast wydaje mi się, że ono jest o rok spóźnione albo o rok za wczesne. Tak sytuacja po prostu nas zastała dzisiaj, w tym momencie, że rzeczywiście ten wiadukt, o którym już tak dużo żeśmy tutaj mówili, no zmieni wiele, nawet bardzo wiele. Nie mogę się zgodzić z tym, co Janek Dąbrowski mówił, że ulica Drwęcka będzie spokojna, bo pójdą obwodnice, zmieni się i będzie spokojna ulica Jagiełły. Tamta obwodnica zmieni dużo. Problemem Ostródy jest zagęszczenie, brak przestrzeni, dyktat interesu prywatnego nad publicznym. No powiem tak, wszystko jest zagrodzone. Nowe również obiekty, które powstają, od razu powstają z płotami. Gdzie człowiek ma się zatrzymać? Zatrzymuje się tam, na prywatnej posesji, gdzie jeszcze nie jest ogrodzone. I to jest problem. Prywatne posesje są po prostu tutaj zajmowane. Natomiast, co z tym robić? Ja popełniłem taki tekst o walorach turystycznych Iławy i Ostródy. On jest także dostępny w internecie. I tam są postawione tezy radykalne z tym, że jest pytanie, czy mieszkańcy miasta, czy też władze miasta są gotowe na takie rozwiązania. Konieczna jest rekomunalizacja części przestrzeni miejskiej i wyburzenie części zabudowy. Tak, aby uczynić miejsce dla zieleni. To jest jedna tutaj zasadniczych spraw. Myślę sobie, że to dziedzictwo należy traktować, znaczy ja tak sobie teraz myślę, że ja chciałabym je traktować z pokorą, z odpowiedzialnością i z dumą. Jeżeli chodzi o pokorę, to no, tutaj nie będę oczywiście już nic więcej mówić, bo dużo rzeczy zostało powiedzianych.
Natomiast takiej pokory pewnie wszystkim nam brakuje, tak? Zarówno tych no, mieszkańcom, ale też właśnie tym lepszym mieszkańcom. Bo właśnie, gdybyśmy może taką pokorę mieli, to warto by było zapytać jakiegoś architekta, jak mają wyglądać na przykład drzwi wejściowe do naszego ratusza i czemu mają służyć barierki, które są przy schodach. Tak? I z pokorą się przyznaję, że ja tego nie wiem, więc pytam kogoś, kto się na tym zna i ktoś, kto będzie wiedział, jak to ma wyglądać i czemu to ma służyć. To jest jakby ta pokora. Ja z pokorą też przyznaję, że jakby za mało sama, no ale oczywiście będę się tu usprawiedliwiała z różnych powodów i pewnie wszyscy dużo usprawiedliwień znajdziemy, jakby zajmuję się swoim miastem, tak? Może właśnie powinnam pójść do ratusza i poprosić ileś razy o to, żeby ono inaczej wyglądało. No ale pracuję i tym się będę usprawiedliwiała, nic więcej na swoje usprawiedliwienie może nie mam. Z odpowiedzialnością. Proszę Państwa, ja pracuję w szkole i uczę języka polskiego, natomiast miałam kiedyś też okazję uczyć WOKU, czyli wiedzę o kulturze. I przy okazji wiedzy o kulturze pytam uczniów szkoły, jak oni właśnie patrzą na przestrzeń Ostródy. Pytam o reklamy i czy one przeszkadzają. Uczniowie byli na mnie oburzeni. Proszę Państwa, w ogóle nie widzieli problemu w tym, że są reklamy, tak, i one są w różnych miejscach umieszczane i absolutnie mnie nie rozumieli. I oczywiście wtedy, no jakby to ileś lat temu było, może odwagi takiej nie miałam, już w to też nie wchodziłam, tak? Jakby nie drążyłam tego tematu, czyli przestałam ich edukować, że to wcale nie jest fajne, a po prostu przyjęłam, że nie będę z nimi na ten temat rozmawiać. Jestem tutaj na sali najmłodszy, tak? Z tego co zauważyłem. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale to mnie właśnie zabolało. To mnie zabolało, ponieważ bez obrazy, ale państwo no niedługo zejdą, tak? Niedługo zejdą. Oczywiście, nie chcę tutaj tak częstotliwie oczywiście mówiąc, ale państwo tak naprawdę mają o wiele mniej lat do przeżycia niż ja. To tak naprawdę to nie wiadomo, ale oczywiście chodzi mi tutaj o główny sens tej wypowiedzi. Czemu tutaj nie ma ludzi młodych? To mnie zabolało. Do tego właśnie chcę dążyć, że bez urazy oczywiście, ale pani czy pan w wieku 60 ponad lat nie będzie tutaj tak długo żył jak ja, jak moje przyszłe dzieci. Tak? Bo miasto tutaj jeden pan nawiązał do tego. Miasto jest zamknięte w sobie. Nikogo to nie interesuje, żeby Ostróda była większym miastem niż jest. Miasto. Okazuje się, że właśnie po 60 bardziej interesuje niż pański. No właśnie to mnie boli, tak? To, mili Państwo, ja rozmawiam z moimi znajomymi, to nie jest tak, że ja nie rozmawiam, tak? Staram się coraz to bardziej być aktywny tutaj politycznie na arenie miasta Ostródy, jeżeli można to tak nazwać. Głównie chodzi mi tutaj, że trzeba wziąć los w własne ręce, tak? Bo jeżeli tego nie weźmiemy, to miasto umrze. To miasto umrze, bo Ostróda to jest miasto dwóch ulic. Nikt tego nie widzi. Państwo nawiązywali tylko do ulicy tak naprawdę Mickiewicza, Placu Tysiąclecia, tak? Ulica Drwęcka, wiadukt wspomniany. A co dalej? Czy ulica Chrobrego to nie jest miasto? Mili Państwo, tam jest bardzo duże skupisko ludzi, tak samo jak osiedle plebiscytowe. O to zadbajmy, żeby poszerzać to miasto, tak? Bo Ostróda jest małym miastem tak naprawdę na upartego 2 minuty rowerem i można Ostródę przejechać, tak? Dodatkowo to, co mnie zabolało, ale to się dowiedziałem za pomocą pana Jana, tak? Jak byliśmy tutaj na wycieczce po Ostródzie, gdzie pierwszy raz miałem okazję być podróżnikiem po Ostródzie, to mało ludzi wie o aspektach historycznych Ostródy, tak? Jak wyglądało tak naprawdę Stare Miasto. Dzisiaj to dla wielu nas jest to plac zabity tak naprawdę i wielki parking. Tak naprawdę, moim zdaniem oczywiście, plac tysiąclecia powinien być całkowicie zamknięty.
bo patrząc teraz, Czarek i Zabrał, to jest dużo tematów, ale z drugiej strony patrząc na te samochody w Ostródzie i ten tysiąclecia, proszę Państwa, może to jest racja, że zabrać samochody, tylko co będzie z pracą tysiąclecia, jak zabierzemy samochody i nie przygotujemy nigdzie parkingu. Jeśli będziemy na siłę naciskali, żeby zabrać samochody, postawią znaki zakazu, zakazu wjazdu, co będzie na tysiąclecia? Gdzie te sklepy, no wszystko, tu będzie cmentarz, jeden cmentarz będzie. Myślę, że nieraz trzeba też, kurczę, troszeczkę patrzeć na zasadzie delikatności, przygotować to, gdzie. Przygotować. I dopiero robić zakazy. Bo jeśli dzisiaj postawimy na tysiąclecia zakaz, to wszystko, gdzie pójdą ci sprzedawcy, ci co są właściciele i tak dalej. Więc wszędzie trzeba, tak jak Pan mówi, ale spokojnie. Marzy mi się, aby pozostałe kamienice, które są te przedwojenne z wieku XIX, bo takie posiadamy jeszcze kilkanaście, może kilkadziesiąt, były remontowane przy współpracy i środkach samorządu miasta, żeby samorząd miasta zabezpieczył w budżetach właśnie, żeby wspomóc wspólnoty miasta, mieszkańców, którzy zasiedlają te mieszkańcy, te tak. kamienice, żeby sam nie zostawiać mieszkańcom tylko na głowie tych tak, remontów. Tak. Że to musi być wspólnie, bo mieszkańcy robią to przede wszystkim, oblepiają styropianem, tak. niszcząc fasady budynków, a mamy jeszcze na 11 listopada takie budynki, mamy na Batorego takie budynki, mamy na Olsztyńskiej takie budynki i te budynki powinny mieć zachowane te fasady, zachowane drzwi, balkony, a wszystko jest, tak jak Pan mówił, oblepiona, ta czerwona cegła kolejowych kamienic jest oblepiona styropianem i niczym się nie różnią od budynków, no tych nowych jednorodzinnych, niczym. Dziękuję. Dziedzictwo, miejsce Ostróda. Wszyscy wiemy, że Ostróda przedwojenna, perła marzy. Skąd ja znam piękno Ostródy z widoków? Czy powojenna Ostróda dostarczyła jakichkolwiek dokonań architektonicznych, które można było przedstawić na świecie w formie widmowej? Myślę, że nie. Jeśli coś jest fajnego, to jest rewitalizacja tego, co było stworzone przed wojną. A więc my jesteśmy ubodzy i beznadziejni w tworzeniu właśnie tej naszej struktury urbanizacyjnej. I to nie rokuje na przyszłość, że będzie lepiej. Jeśli uratujemy przedwojenne, to będziemy mieli się czym szczycić. Natomiast jeśli się oklei styropianem, to już mamy po prostu spsiałą Ostrudę. Jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć o ogrodzeniach przy budynkach mieszkalnych. Ja jestem za. Spowodowaliśmy ogrodzenie naszych budynków. Dzięki temu psy nie defekują. No właśnie, nie załatwiają swych potrzeb pod balkonami. Skończyło się picie i hałasowanie pod balkonami, ale za to powstały nasadzenia drzewek, krzewów, kwiatów. Dzięki tylko temu, że jest to ogrodzone. Dziedzictwo to bardzo często niedoceniany element kształtu miasta, jego krajobrazu, jego przestrzeni. W związku z tym trudno się dziwić, że mieszkańcy zgromadzeni podczas naszego spotkania jednak koncentrowali się na takich bieżących problemach, które jednak przestrzeni krajobrazu miasta dotyczą. Oczywiście można by było inaczej pokierować tą dyskusją, ale jednak trzeba przyznać, że istotą było to, co mają do powiedzenia mieszkańcy. Można powiedzieć, że to spotkanie dało taki asumpt do przemyśleń, iż istotna jest edukacja społeczeństwa, istotna jest edukacja mieszkańców, aby oni nauczyli się myśleć o otoczeniu swojego życia, o ulicach, o placach, o zieleni w mieście w sposób bardziej horyzontalny, bardziej perspektywiczny. No ale żeby mieli do tego
na to szansę, do tego możliwość, potrzebne jest takie urządzenie tego miejsca życia, aby oni mieli również na to swój wpływ. I być może wtedy ta perspektywa będzie bardziej uspokojona i rzeczywiście bardziej refleksyjna. A właśnie tego byśmy chcieli, aby otoczenie naszego życia napawało nas spokojem, harmonią, no i takim dobrostanem. Nie błogostanem, ale dobrostanem, czyli harmonią życia społecznego. I tego byśmy sobie wszyscy życzyli. Ale spotkanie było ważne i liczymy na to, że takich spotkań będzie więcej. Nie tylko inspirowanych z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa, ale również w związku z potrzebami mieszkańców tego miasta.